fajny film. W Trójce z nami Anita Kwiatkowska-Nakwi. Dzień dobry. Dzień dobry. Autorka filmu Ab Owo. To animacja, krótka animacja, ale co ciekawe, wciąż jeszcze jesteś w Łódzkiej Szkole Filmowej. To wcale nie jest film dyplomowy. Tak, to jest film trzecioroczny. Film dyplomowy przygotowuję teraz. Ale to właśnie Ab Owo spowodowało zainteresowanie jurorów. Znalazłaś się w gronie finalistów konkursu Talenty Trójki w kategorii film. Jak na początki robienia animacji w szkole filmowej, w szkole artystycznej, to bardzo poważny temat i bardzo też poważne podejście chyba do tego tematu. No bo ja jestem poważnym człowiekiem, też mam już 28 lat. No tak, ale film powstawał długo. Byłaś trochę młodsza, gdy zaczęłaś. Byłam troszkę młodsza, ale tym tematem zajmowałam się już wcześniej z trochę innego ujęcia, z takiego neuropsychologicznego, można powiedzieć. No właśnie, bo wcześniej studiowałaś psychologię. Tak, i wtedy właśnie zajmowałam się wpływem hormonów na zachowanie kobiety, a ten film jest takim przedłużeniem, w którym mówię o tym, jak ciało się zmienia i jak powstaje relacja między matką i dzieckiem, zanim to dziecko jeszcze przyjdzie na świat. No właśnie, Ab Owo, mówiąc w największym skrócie, to film o macierzyństwie, o ciąży, ale też przede wszystkim o kobiecości. Czy kobiecość to jest ten temat, który cię interesuje najbardziej, przynajmniej na razie, w twoich filmach? Ja chciałabym uniknąć nazywania kina kinem kobiecym. Po prostu opowiadam ze swojej perspektywy. I następny film zresztą też będzie, główną bohaterką będzie kobieta. I to już będzie twój film dyplomowy. Tak. Tytuł Locus, tak? Tak, Locus, film o podróży, takiej podróży mentalnej, w której kobieta zastanawia się nad decyzjami, które podejmowała w swoim życiu. A co będzie po skończeniu Łódzkiej Szkoły Filmowej? Mam nadzieję, dalsza realizacja kina autorskiego. Teraz już zaczynam pracę jako animatorka przy filmie Mariusza Wilczyńskiego Zabij to i wyjedź z tego miasta. To trzymamy kciuki. Tymczasem gratuluję tego, że znalazłaś się w finale tegorocznego konkursu Talenty Trójki. No i do zobaczenia 17 czerwca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. I tego też dnia poznamy laureata wybranego z trójki finalistów w kategorii film. Dziękuję. Dziś w Trójce naszym gościem była jedna z finalistek, Anita Kwiatkowska-Nakwi, autorka filmu Ab Owo. Z panią Anitą rozmawiał Ryszard Jaźwiński.